O 14 miejsc wzbogaciło się suwalskie hospicjum. Wszystko za sprawą nowo powstałego skrzydła budynku. Dziś odbyło się jego otwarcie. W uroczystości uczestniczył biskup Romuald Kamiński, suwalscy parlamentarzyści i władze miasta. Całość kosztowała ponad 1 000 000 zł. Dodatkowo za kolejny 1 000 000 z europejskich funduszy i norweskiego mechanizmu finansowego samodzielny publiczny zespół opieki paliatywnej imienia Jana Pawła II zakupi nowoczesny sprzęt. Wszystko po to, aby ulżyć choremu w cierpieniu, wyjaśnia Irena Mickiewicz, dyrektor hospicjum. Jednocześnie nie kryje, że większość pacjentów jest już w takim stanie, w którym medycyna nie pomaga i około 70% z nich umiera w murach placówki. Zwykle to osoby chore na nowotwory. Personel dba, aby mieli godną śmierć. Godnie umrzeć, bez cierpienia, bez bólu, w dobrych warunkach. To jest nasze zadanie tak naprawdę. Leczenie objawowe. My niczego nie leczymy. Nie leczymy przyczyn choroby już, bo przyczyny choroby to już leczyli lekarze, prawda? Różnych specjalności i nie udało im się wyleczyć. My wkraczamy właśnie wtedy, kiedy już pozostały tylko do ogarnięcia tak zwane objawy. Czyli jeżeli są wymioty przeciwwymiotnie, jeżeli jest ból przeciwbólowo, jeżeli są obrzęki przeciwobrzękowo postępujemy, natomiast nie leczymy chorób. W sumie po otwarciu nowego skrzydła placówka ma 36 łóżek. To pozwala zaopiekować się około 250 pacjentami rocznie. Udział biskupa w otwarciu skrzydła nie był przypadkowy. Dziś przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji duchowny odwiedza chorych w suwalskim szpitalu. Dobry czas, dobra okazja. No podkreślona potrzeba, że Suwałki potrzebują nowych miejsc. Społeczeństwo się starzeje. Bardzo wielu ludzi potrzebuje takiej opieki. I dobrze, że ktoś o tym myśli i wychodzi naprzeciw tym potrzebom, które są w społeczeństwie. Warto tutaj jeszcze przy tej okazji dodać, że ten dom ma niezwykle wysokie standardy, nie tylko te doczesne, fizyczne, ale także jest tutaj prawdziwie duch samarytańskiej służby i naprawdę wiele, wiele miłości okazywanej pensjonariuszom, podopiecznym.